Robi nam się z tego trochę mała tradycja, ale jak co roku o tej porze zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w grze inwestycyjnej. Gra inwestycyjna.pl to jest taki projekt, który łączy ze sobą grywalizację z edukacją. W kontekście grywalizacji coś, co uwielbiają inwestorzy krótkoterminowi, day traderzy, traderzy, czyli trzeba uzyskać jak najlepszy wynik w walce o fajne nagrody w czasie kilku dni, konkretnego dnia, czy może tygodnia, bądź całego konkursu, który w fazie konkursowej trwa dwa tygodnie. Mnie bardziej interesuje, przyznam szczerze, ten element edukacyjny i do tego was najbardziej zachęcam, bo to jest czas, kiedy można przetestować, jak realnie działają różne instrumenty z naszego polskiego rynku z GPW na wirtualnej platformie, która jednak oddaje nam dane jeden do jednego rynkowe, czyli jak w czasie konkursu Allegro urośnie o 5%, to na waszej wirtualnej platformie w grze inwestycyjnej też ono urośnie 5%. Ale jako gracz w grze inwestycyjnej macie do dyspozycji akcje, ETF-y i certyfikaty turbo. No, oczywiście, największa trudność to jest ten trzeci instrument, i w tym trochę kontekście zachęcam serdecznie do tego, żeby. Przetestować te instrumenty na żywo. Dużo lepiej jest przetestować je w grze inwestycyjnej niż od razu rzucić się na nie w rachunku rzeczywistym, bo szczególnie po tym szalonym 2020 roku przybyło sporo inwestorów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, którzy na razie znają tylko akcje, jeszcze nie wiedzą jak w ogóle działają normalne rachunki, a jak na przykład rachunki w Ike czy Igze. Tym bardziej nie wiedzą, że na przykład w IKE nie ma kontraktów terminowych, ale są właśnie certyfikaty, jeśli potrzebujemy instrumentu z dźwignią. Więc to są takie rzeczy, których się uczymy z czasem, a gra inwestycyjna to jest dobry projekt, żeby przetestować te instrumenty na żywym rynku. Ja wiem, że na początkujących to może być trochę wyzwanie, jak widzą samą teorię, że tam są różne dźwignie, że tam są poziomy bariery. To jest coś trochę niespotykanego, nieintuicyjnego na samym początku. Ale jak się to dobrze wytłumaczy i jak się to dobrze zrozumie, to może się okaże, że do czegoś z czasem w przyszłości będziecie tych certyfikatów używać. Ja też potrzebowałem trochę czasu, żeby metodą prób i błędów yy, znaleźć dla nich w ogóle zastosowanie w swoich strategiach inwestycyjnych czy w swoich pomysłach na inwestycje. I one się faktycznie czasem u mnie przydają. Ale oczywiście nie wszystkie, nie z bardzo dużą dźwignią. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej grainwestycyjna.pl, i tutaj też należy się zarejestrować. Już teraz trwa faza testowa, kiedy można przeklikać platformę, sprawdzić co jak działa, natomiast od poniedziałku startujemy z fazą konkursową i tutaj już te wyniki faktycznie będą można powiedzieć walczyć o fajne nagrody. Już nie będę tych nagród wymieniał, bo je oczywiście też tutaj na stronie znajdziecie, one są naprawdę e, bardzo fajne w tym roku i wydaje mi się, że nie jedna osoba, która czeka na premierę cyberpunka a zna się dosyć dobrze na krótkoterminowych inwestycjach, będzie chciała spróbować swoich sił i chociażby zawalczyć o nową konsolę czy jakiś zestaw dla gracza, więc przyznaję, że, że duży plus w tym roku zdecydowanie za dobór nagród. No ale wiecie, że dla mnie dużo ważniejsza jest edukacja niż ten element grywalizacyjny, więc nie zostawiam Was tylko ze stroną, regulaminem i tak dalej, ale po pierwsze odsyłam do wszystkich materiałów, które ja o certyfikatach Turbo już zrobiłem z tej okazji, one wszystkie są zalinkowane pod tym nagraniem i oczywiście Wideo są też y, na końcu tego nagrania i się Wam wyświetlą. To jedna sprawa. Druga sprawa y, to jest możliwość dowiedzenia się jeszcze więcej o w ogóle certyfikatach i grze inwestycyjnej. Więc z tej okazji na grupie śladami Warrena Buffetta, w facebookowej grupie, którą prowadzę z Przemkiem Gerszmanem, robimy hashtag TurboListopad. To będzie taka akcja, w której y, będziemy ileś tam treści tworzyć edukacyjnych y, do wyczerpania, można powiedzieć, tematu. W kontekście tego, jak działają certyfikaty, ale też yy, o co chodzi w grze inwestycyjnej, to wszystko będzie zebrane pod jednym hashtagiem, będzie cała ta wiedza zebrana w jednym miejscu, będzie można też sobie z nami o tym po prostu porozmawiać. No i sami organizatorzy konkursu też tutaj będą pomagać. Będziemy mieć jeszcze jedną dodatkową yy, niespodziankę w kontekście właśnie. Rozmontowania na czynniki pierwsze instrumentu, jakim są certyfikaty Turbo, ale tego już się dowiecie na grupie, jak wejdziecie i zaczniecie śledzić po prostu hashtag turbo listopad. Normalnie życzy się dobrej zabawy, ale ja bym tutaj Wam życzył raczej owocnej nauki, bo y, z mojego punktu widzenia dużo ciekawsze jest podglądanie uczestników gry inwestycyjnej, tych, którzy osiągają dobre wyniki i tych, którzy osiągają paskudne wyniki, bo też można zobaczyć, jakie błędy kto popełnił i na jakich błędach y, można się faktycznie czegoś nauczyć. Zachęcam Was do przeklikania tego zapoznania się pomijając że siedzimy trochę więcej w domu, więc to też może uzupełnić jeszcze rozrywkę dzienną i element edukacyjny zarazem, ale przede wszystkim żebyście z tego jak najwięcej faktycznie y, wynieśli w kontekście rozwoju y, waszego stylu inwestowania, no bo tak naprawdę też te instrumenty dzisiaj jako dobra zabawa przez dwa tygodnie y, w grze inwestycyjnej mogą być czymś wykorzystywanym w realnym portfelu albo nawet w emerytalnym portfelu pod warunkiem, że oczywiście dobrze to Opanujecie. Ja jestem do Waszej dyspozycji yy, oczywiście na grupie pod hashtagiem Turbolistopad. Będzie jeszcze sporo informacji na ten temat. Masę rzeczy zostawiam wam w linkach i mam szczerą nadzieję, że. Spodoba Wam się ta edycja. Platforma jest nieco odnowiona, faktycznie zapowiada się to całkiem fajnie. Jest też sporo instrumentów i dzieje się przede wszystkim na rynku. Coś, no myślę, że na co nie narzekają day traderzy w 2020 roku. Dużo bardziej cierpią długoterminowi, którzy takiej zmienności nie lubią. Generalnie w 2020 roku mamy dobre warunki do tego, żeby tego typu konkursy sobie organizować. Do zobaczenia w grze inwestycyjnej. Możecie też sobie tworzyć. Subgrupy, subklasyfikacje, gdybyście chcieli sobie stworzyć jakieś drużyny, porywalizować ze znajomymi i zrobić sobie taki edukacyjny kącik w parę osób, wyciągnąć z tego wnioski. To też dokładnie opisuję w linkach pod spodem. Nie dobrej zabawy, tylko owocnej nauki i do zobaczenia w grze inwestycyjnej.